tutaj. Ciekawe, co w tej skrzyni miał. A, proszę, proszę. Sprawdzimy, co to za miecz. Mam strasznie dużo tego towaru, już ledwo to chyba dźwiga Geralt, tak na granicy. To było to? Jakie są, ważne są bonusy? Moc znaku Irden, premia przy trafieniu, szansa na krwawienie. Nic takiego. Na sprzedaż pójdzie. I tak chyba cały czas najlepszy będzie ten miecz z okrawków, ale on musi poczekać na swoją kolej. O, ciekawe. Byłem pewny, że on się przeskaluje do 20 poziomu, jak ja będę na 22, ale byłem w błędzie. Na to wygląda. No dobrze. Te miecze gryfa, one... Chociaż teraz jakich ja mieczy używam? Wilka używam czy gryfa? Przepraszam. Wilka używam. Co one mają? Moc znaków, premia przy trafieniu krytycznym, szansa na trafienie krytyczne. Są lepsze rzeczy, ale szansa na krwawienie? Proszę, proszę. Te dodatkowe doświadczenie za cios kończący jest absurdalne, bo to w ogóle za walkę praktycznie punktów doświadczenia nie ma. Szansa na krwawienie, szansa na trafienie krytyczne. No nie są to takie wybitne te miecze. Trzeba będzie poszukać jakichś unikatów dobrych. No dobra, jeszcze jedna rzecz. Sprawdźmy sobie na mapie, jak wygląda sytuacja. Tu jest zejście do jakiejś jaskini, ale raczej to są jaskinie, które mam już ogarnięte. Do wsi? Tak, trzeba popłynąć do wsi. I potem się zastanowimy, dokąd zmierzam. No nawet przyjemnie się pływa, zważywszy na to, że wszędzie tu są góry, szczyty i jakieś przepaście, to człowiek w puław przynajmniej się czuje w miarę bezpieczny. I nawet tempo ma nie najgorsze. Przez człowieka rozumiem wiedźmina, który obraca tymi ramionami, jakby to były wiatraka, śmigła. Nie, nie śmigła. Śmigła to jest zły wyraz. Jak się nazywają te w ludzkim, staroświeckim języku? Te wiatracze, te... Mniejsza z tym. Są to jakieś ślady, ale to są ślady uprzedniej bitwy, prawda? Tu już nic nowego nie odkryję. A ten dom jest do przejścia? Byłem tutaj, myślicie? Skrzynie opróżnione, więc pewnie byłem palicho. Nie ma co się tutaj tym za bardzo przejmować. Okej, dotarłem na miejsce. Dotarłem tam, gdzie chciałem dojść. Tymczasem jeszcze mnie interesuje tamten zakątek, ten dokładnie. Ale coś czuję, że ja to miejsce jeszcze prędzej czy później odwiedzę, więc palicho. Trzeba wrócić do Hjalmara, spotkać się z nim. Swoją drogą ciekawe, gdzie on jest w tej chwili. Po raz kolejny, proszę państwa, wróciłem na stare śmieci. Do Velen, do zamczyska barona. Naostrzymy miecz, naostrzymy pancerz. I pogadamy z panią Kowal. Bo żeśmy znaleźli dla niej narzędzia przecież. Co mogę dla ciebie zrobić? A, to nie ona, to nie u niej. Bywaj. Krasnolud może. Czym mogę służyć? Jakiś czas temu byłem na Undvik i znalazłem to. Niech mnie kuna trąca! Wyglądają jak prawdziwe! Bo są prawdziwe. Spójrz na ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? Długa historia. Może kiedyś ją opowiem, ale teraz zależy mi przede wszystkim na pancerzu. Harmon Eb Grenekan, generał lejtnant 2. Armii Konnej. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość. Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się, a o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się, bełty. Będzie ciężko, trzeba by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym.
Rozumie pan, generale. Ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz, omówimy szczegóły, kwestie finansowe. Tu wszystko jest na zewnątrz, coś mi się zdaje. Zawsze to samo, mam już tego dość. Czego masz dość? Tego, że wszyscy traktują mnie jak popychadło. A prawda jest taka, że te zbroje dla Nilfgaardczyka, któremu Fergus tak fachowo wchodzi w tyłek, to ja zrobię. I twój pancerz zresztą też. W takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy, gwoździe. Reszty nie daje mu tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak przychodzi co do czego, to on spija śmietankę. Jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem? Ale krasnolud kowal to co innego. I jest to jawna niesprawiedliwość, przyznaję. Skoro tak to wygląda, to czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza. Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Zależy, o co chodzi. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja chcę użyć kwasu. Kikimory i archegryfy plują kwasem. Archegryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie barona i mówili, że widzieli takiego na północ od Wrońców. Ponoć zabił kilka osób. Ja nie wiem, czy ja go nie wykończyłem czasami. To by załatwiło wiele spraw. W sensie przyspieszyłoby te sprawy. Czyli i tak będzie na niego zlecenie. Równie dobrze mogę go zabić już teraz i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię kuć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz. Zacna oferta, co? No to skoro jesteśmy już tutaj blisko, to dlaczego się tego nie podjąć? Tym bardziej, że te wszystkie gryfy są bardzo podatne na igni. A moje igni jest mistrzowskie. Suka mi się oszczędziła. Małych jest 5. Każdy niewielki, ale starczy, żeby na nim polewki zagotować. Oto goście. Sprzedam za parę koron, albo na inne jadło wymienię. Rany boskie, nie spodziewałem się, że to taki mroczny kierunek obierze. Wróżbitka, prawdę ci powie, jestem starą kobietą, niejedno w życiu przeszłam, niejedno widziałam, mam dar widzenia. No dobrze, dobrze, to już nie pierwsza ona zresztą. Już wcześniej wróżbitę spotkałem. Obowiązkowy nabór, czas uzupełnić drużynę kasztelu o nowych rekrutów. Okej, okay. Obwieszczenie ogłasza się, co następuje. Każdy, kto będzie uchylał się przed oddaniem należności lennych do kasztelu, zostanie surowo ukarany. Gryf na wzgórzach. Dla tych, co chcą dobrze zarobić i ludziom się przysłużyć. No proszę, kwatermistrz we Wrońcach. Mamy to, tak? Tak jest. Podejmijmy się zatem tego wyzwania. Kolejne zadania też mamy gdzieś w Velen, właściwie w Nowigradzie. To już ze zleceń wiedźmińskich. Jakiś złodziejaszek drobny. Może nie taki drobny. To co, może podskoczę do wsi Wrzosowej i potem udam się na wschód, do tego miejsca, gdzie ostatnio gryfa widziano. Liczyłem na to, że porozmawiam z kimś tutaj, ale widzę, że nikt nie jest dostępny, więc czas ruszać. To tutaj w Velen się pierwszy raz Dziki Gon pojawił, prawda? Nadal śnieg stoi. Mocno. O, palicha. Wróciłem do tych umiejętności, które pozwalają regenerować życie dłużej. No jakieś to jest takie, ja to lubię mieć jednak gwarancję, że do każdej walki przystępuję z pełnym zdrowiem i... Tylko szkoda, że tych slotów. Ciągle mam taki niedosyt z tym, ze systemem umiejętności tutaj, że tak bardzo brakuje. Tyle jest umiejętności do wyboru, a tak niewielu można użyć. O, proszę bardzo. To ten? Skubaniec? Nie wygląda mi, jakby to był ten. One, jak one nienawidzą ognia. Cholera, przywalił nieźle.
Szlak. Ale paskudnik lata. No kurde, niewiele brakło. Trochę krwawie, ale... Mam nadzieję, że się nie wykrwawię. Aż mi kłęb pękł pod wpływem tego krwawienia. Już lepiej. No ładnie. No to mamy z głowy, można wracać do... Kasztel Wrońce? Tak się nazywa? Zerknę jeszcze okiem na mapę. Czy tutaj nie ma w okolicy jakichś atrakcji, które bym pominął i które warte są odwiedzenia? No, niekoniecznie. Wszystko tutaj mniej więcej ogarnięte. Wyglądasz znajomo. Chcesz obejrzeć nasz mały skład towarów różnych? To zawsze chętnie, ale najchętniej bym zebrał nagrodę za archegryfa. Podobno mieliście problemy z archegryfem. Ano zabił kilku wioskowych na północ od Wrońców. Ludzie przyszli na skargę do barona i tyle lamentowali, że się zgodził nagrodę dać temu, co potwora ubije. Dobrze się składa, bo przyda mi się parę koron. No jednak, co wiedźmin, to wiedźmin. Masz, uczciwa płaca za uczciwą pracę. I to mamy załatwione. Pogadajmy sobie jeszcze z panną Kowal. Znaczy, zakładam, że to panna, ale diabli wiedzą. O, kują te. Jesteś? Jak? Masz kwas? Mam. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła. A potem przekonamy się, kto jest lepszy. Fergus czy ja? Geralt! Skończyłam! Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale! Zbroja już czeka! Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się! Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? Czy my się mamy tu wtrącać i ujawniać, kto jest winny? Dokładnie to, co widać. Joanna też zrobiła zbroję dla generała, żeby udowodnić, że jest w tym fachu lepsza od Fergusa. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę, ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. Ho, 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 jakie tłumy! Hej, ty tam, włóż tę zbroję! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam tę zbroję dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Geralt, pomożesz? Oh. Najpierw muszę wiedzieć, jak będzie wyglądała próba. Zamówiłem zbroję, która powstrzyma bełty. Więc jak sądzisz, jak mam zamiar to sprawdzić? Nie obawiaj się, Geralt. Zbroja wytrzyma. Kwas nadał jej takiej twardości, że musieliby strzelić do ciebie z balisty, żeby ją przebić. Pomóż mi, proszę. A jak nie trafią w zbroję, tylko dostanę w oko? Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. Ale cwaniak, sprawdza w warunkach bojowych na jakimś biednym typie, co przyszedł konia podkuć.
Jasna cholera, a ja tu tylko przyszedłem konia podkuć. Wiem, stary, i szczerze współczuję. To ma być pancerz odporny na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. No dobra. Chybił, ale niech to zostanie między nami. Tak, wyliżę się, ale ta zbroja to szmelc. Wstań! Chcę obejrzeć zbroję. Nawet się nie wgniotła. Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilfgaardzkiej. Czy to jasne? Jak słońce. Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Na mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt. Dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta. Będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. No i właściwie człowiek na właściwym miejscu, nie? Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Byłem absolutnie pewny. Gdybym nie był pewny, to bym nie wziął udziału w tym konkursie. Wierzę w wirtuozerię rzemiosła, bo sam do niej dążę. Gdybyś nie wiedziała, co robisz, nie poprosiłabyś o legendarne narzędzia z Undvik i kwas archegryfa. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. To dobrze, bałem się, że ten talerz, że ten pancerz kiedyś przypomniał mi się taki... Był taki serial komediowy z Rowanem Atkinsonem, Czarna Żmija. I jeden z jego podwładnych chyba właśnie grany przez doktora... O Boże, jak się nazywał ten doktor? Sarkastyczny bardzo, wyleciał mi z głowy. Hugh Laurie, jego gra, nie? I on powiedział, że z takim, ten kołnierz to wygląda jak ptak, który połknął talerz. I bardzo mnie to bawi do dziś, bo potrafię sobie wyobrazić ptaka, który połknął talerz i ten talerz się w poziomie ustawił. Dokładnie wygląda ten haftowany kołnierz w ten sposób. Co to wpierdol korekcyjny? Duby smalone. Trzeba naostrzyć znowu to wszystkie rzeczy. No to bardzo ładnie się to potoczyło. Posprzedaję trochę tego szajsu, bo mam strasznie, strasznie dużo. I chyba się wybierzemy do Nowigradu, bo tam jest drobne zadanie, ale to Państwu przybliżę je za chwilę. Jeden z kupców wywiesił ogłoszenie z prośbą wytropienia chochlika. Okazało się, że Sylwester Armello działał w imieniu Gildii Kupieckiej. Miejscowi straganiarze byli w owym czasie ustawicznie okradani przez tajemniczego stworka. Geralt przyjął zlecenie. Sięgniemy po to zlecenie, bo ono jest zdecydowanie opóźnione, w sensie już powinienem dawno się tego podjąć. I jest to jedno ze zleceń wiedźmińskich, które i tak robiłem. Muszę też zabić odrobinę czasu, zanim nowa mistrzyni kowalstwa wykuje dla mnie pancerz. Nie sądzę, bym tym pancerzem był jakoś wielce zainteresowany, ale kto wie. Może akurat coś się ciekawego w tej kwestii przytrafi, a potem wrócimy do Skellige, bo tam siostra... Jak on? Heimlar? Ani siostry nie pamiętam. O cholera. Ja nic nie zrobiłem, panie! Błagam, pomóżcie mi! Co tu się dzieje? Ten dłan sprzedawał fistech młodym elfom. Brudny towar, od którego co drugi umarł. Ugarstwo! Chcą mnie zabić i okraść! Pomóż mi, błagam. Sprzedawałeś truciznę. Szkoda, że nie widziałeś 17-letniego chłopca, który umierał w spazmach. Błagam. Wszystkie elfy nienawidzą ludzi i chcą się na nich mścić. A co? To moja wina, że wasza cywilizacja się rozpadła? Zamknij się, trucicielu. No, kurde.
Chcę sprawdzić, czy ten człowiek faktycznie ma przy sobie fistech. Sprawdziliśmy już nawet, co ma w butach. Nic! Ten łajdak zdążył sprzedać cały towar, ale to nie znaczy, że jest niewinny. Jasny gwint, znowu się pakuje i teraz co, mam znowu elfy powyżynać? Nie, to nie moja sprawa, szlak chrzanić. Samo sprzedawanie fistechu jest łajdactwem, a sprzedawanie skażonego fistechu to skurwysyństwo, za które musisz ponieść karę. Nie! Nie pozwól im mnie zamordować! Szlach. Dzięki, Vatgern, że pozwoliłeś nam zrobić to, co słuszne. Vafail. No dobra, przyjmijmy, że mówili prawdę. Dla spokoju sumienia. Bo tego się nie dowiem. Ale gdzie... Okej. Opowiadali historię dosyć składnie. Należy brać pod uwagę, że przynajmniej wiedzieli, co robią. Mogli ewentualnie wybrać niewłaściwego typka. Ale na pewno nie próbowali go okraść i napaść. Ach, szanić. Nie da się ratować całego świata. I nie ma sensu w tym celu mordować wszystkich napotkanych elfów. Już mam trochę wyrzuty sumienia, że skojatelnie oddałem broni i się to potoczyło fatalnie, a spotkanie było dawno temu. Kolejna decyzja, która... Trzymacie nas pół dnia, owoce mi na wozie gniją! Kolejny dziwotwór. Może być, nie ma dobrej opcji, nie? Połowa dnia upłynie, ty będziesz gnił w pierdlu. Ale... Dobrze, zobaczmy tutaj tego nieuchwytnego złodziejaszka. Co to za paskudztwo? Pewnie jakieś kolejne bożątko, albo jakiś chochlik, albo nie wiem, chochliki, nie wiem co są chochliki. I czy są w ogóle chochliki. Zobaczymy. Uszanowania, mistrzu. No, z szacunkiem, to mi się podoba. Ja w sprawie zlecenia. Naprawdę masz problem z chochlikiem, czy to jednak chochlik drukarski? Nie żartujcie sobie. Wiem, że takie stwory to niby tylko w bajkach, ale widziałem na własne oczy, jak okradał mój stragan. No dobrze, jak ten chochlik wygląda? Jak wredny, tłusty kocur, ale wielki, tu by mi sięgał i na dwóch nogach łaził. A co ci zwędził? Raz chleb, raz rybę, to znowu jabłka. No niby nic, ale ziarnko do ziarnka i interes zaczyna przynosić straty. Zresztą nie tylko mnie nachodzi. O nie, z każdego stoiska już coś zwinął. To jak, wygarbujecie mu skórę srebrnym mieczem? No dobra, zastanowię się. Znaczy, wezmę to, ale to może być jakiś dzieciak przebrany w futro, no. Spokojnie, pomogę ci. Drobni przedsiębiorcy to podstawa zdrowej gospodarki i tak dalej. Dziękuję, mistrzu. Nie wiem, czy to wam się do czego przyda, ale jak ostatni raz widziałem tego złodzieja, to tam przez mur skoczył, a potem wbiegł w bramę i tyle widziałem jego i mój towar. To są zawsze takie historyjki, no ktoś kradnie, bo musi być może. I ci biedni okradani, i ten okradający też biedny, i bądź tu mądry. Zwłaszcza w takim świecie, który nie jest jednoznaczny. No ja! Co za ludzie! Rzeczywiście, jakby przerośnięty kot. Takie ślady zostawia faktycznie. To uciekał. Nie chce mi się nawet strzępić języka. Są ślady kolejne. Lubię to. To skandal! Trzymacie nas pół dnia, owoce mi na wozie gniją! Widać, chochlik zgubił część łupu. Kolejny ślad. Ale... Chyba się wspinał po ścianie, co? Niekoniecznie. No cyce, bo ja wiem, po mojemu masz trochę śpiczaste uszy. Więc lepiej połóż je po sobie. Dość mam tego wszystkiego. No proszę, kolejny dziwotwór. Zeskoczył do fosy, ślad się urywa. Myślicie, że sobie nie połamie nóg? Szlak wytrafił, mam nadzieję. Geralt, czy tu jest wystarczająco głęboko? Całe szczęście, niewiele brakowało, spadłem na kamienie, rany boskie. Na straż uważaj, gorsi od reketierów.
Rakietierzy to ci, co wymuszają, nie? Drzwi otwarte na oścież. Ciekawe. Co my tu mamy? List? No proszę. Wyedukowany ten nasz chochlik. Jane, proszę cię, skończ już lepiej z tymi wygłupami. Może cię zaskoczę, ale wielki kot zapada ludziom w pamięć. Czemu nie przybierzesz jakiejś bezpiecznej formy, jak ja? Od 3 lat chodzę w ciele żebraka i nikt mi na mnie nie zwraca uwagi. O jakie zarobki? Nie musiałbyś już kraść. No ale ciuchy trzeba byłoby zmieniać na mniej szykowne. I perfumami byś się już nie mógł pryskać. Co zresztą na dobre wszystkim wyjdzie, bo są okropne. Lawenda to dobry zapach dla mydła. Ale na facecie? Ohyda. Ej, to jest chyba jakiś Doppler, nie? Do napisania. Ludwik. Spal ten list, jak go przeczytasz, dobra? Tak, wiem, jestem paranoikiem, ale zrób mi przyjemność i go spal. Jak przyjdę, do ciebie go znajdę, stawiasz piwo. Dobrze. Za trudno. To wiele tłumaczy i komplikuje sprawę. Potrzebuję mocnego tropu, żeby go dorwać. No ale też przecież nie będziemy mu głowy obcinać. Bo to nie wypada. Za to, że okradał stragany. Nie wiem, jaki tu jest plan. Dalej. No na pewno przeszukamy mu szafki. Nie ma żadnych wyrzutów sumienia. Ej, czy on ma tutaj tarczę wiecznego ognia? Nieźle. Może okradał niewłaściwych ludzi, a może przyjmuje formę tego. Właśnie tak to wygląda. Halabardę ma, tarczę ma. Sprawdźmy. Ja pamiętam, że w Nowigradzie jest kilka ciekawych zleceń. No proszę. Damska bluzka, męska koszula, dziecięce buciki, a łóżko jedno. Lawenda. Mocny zapach. Dość, żeby go wytropić. No niestety, tak coś czułem, jak czytałem o tej lawendzie. Fatalnie, fatalnie sobie dobrał ulubione zapachy. Esencje. No zobaczymy. W jakiej postaci będzie. Może być i dzieckiem, i kotem, i wielkim kotem w zasadzie. Wszystko w porządku? Blady jesteś jak śmierć. Wiesz, co mnie najbardziej denerwuje? Był jeszcze chleb, ale mi wypadł. A nie chciałem wracać. Schody za wysokie. Dobrze zrobiłeś. Gdyby coś ci się stało, przemarlibyśmy głodem. A jak idziesz ulicą, no ładnie, strażnik świątynny. Elf i strażnik wiecznego ognia pogrążeni w przyjacielskiej rozmowie. Rzadki widok. Przyjacielska? Ten rasista zatrzymał mnie na przeszukanie. Bez żadnego powodu. Jesteś nie ludziem. Więcej powodów nie trzeba. Masz szczęście, że nic przy tobie nie znalazłem. A teraz won! Już! Do lasu! Na fujarce grać! Kiepski z ciebie aktor. Sugeruje inną karierę zawodową. Może drobne kradzieże? Obrażasz funkcjonariusza na służbie, mutancie? Dobrze ci radzę. Przyganiał kocioł garncowi. Wiem, że jesteś Dopplerem i kleptomanem. No tak. Kupcy dali na mnie zlecenie. Zawsze to samo. Ej, stój! Zlecenie zleceniem, to znaczy, że go wykończę. Naprawdę chcesz zobaczyć, jak wygląda wściekły wiedźmin? A ty? O nie. Zaraza. Zestarzałem się. Walczyłeś kiedyś z wiedźminem? Przestań, poddaj się. Widzisz, nie wystarczy wyglądać jak wiedźmin, żeby walczyć jak wiedźmin. Ale wystarczy przybrać twoją skórę, żeby się zorientować, co z ciebie za człowiek. Co czujesz? Prawda, nie zabiję. Ale nie wszyscy mają takie skrupuły, więc zacznij kraść gdzie indziej. Najlepiej z dala od Nowigradu. Tu złote czasy dla Dopplerów już się skończyły. Wiem, ale myślałem, że mnie nigdy nie złapią. Że jestem na to zacwany.
Cóż, mogłem dostać gorszą nauczkę. Pora się stąd wynieść i to jak najdalej, ale wpierw weź to w ramach podzięki.